Witajcie w kolejnym odcinku Przegranego Tygodnia. Tak jak obiecałem tydzień temu, powiem jeszcze kilka słów na temat konsoli Wii U. Już nie gry, tylko samej konsoli. A jeszcze na chwilę wracając do gry, czyli Mario Kart 8. Zajrzyjcie na poligamie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Jest tam recenzja. Gra dostała maksymalną ocenę. Także myślę, że jeżeli rozważaliście zakup Wii U, tylko nie mieliście tego ostatniego bodźca, to Mario Kart 8 może być takim bodźcem. A jeżeli macie już Wii U, to myślę, że powinniście teraz właśnie w tej chwili. Znaczy dzisiaj jest niedziela, więc jutro pobiec w poniedziałek do sklepu i kupić swoją kopię Mario Kart 8, bo naprawdę warto. A co do samej konsoli, pierwszy kontakt nie był tak kolorowy jak te późniejsze godziny spędzone z Wii U, a to z tego względu, że mamy maj i konsola już troszeczkę na rynku jest i to była wersja, która jeszcze nie była podłączona do sieci i nie była włączana, więc wypakowałem ją z pudełka i podłączyłem do internetu. Już ktoś mi ostrzegał, że na samym początku warto uzbroić się w cierpliwość z tego względu, że konsola będzie pobierać aktualizację i to sporo trwa. No sporo to takie delikatne słowo, bo pasek postępu szedł i nie mógł nigdzie dojść w kwestii pobierania instalacji. I też to pobieranie z Nintendo Shopu było słabe. Ja miałem wersję Mario Kart 8 z cyfrowego sklepu, w związku z powyższym musiałem te kilka giga, zdaje się 4-3 z hakiem, pobrać, jeśli mnie pamięć nie myli. No i cała operacja od wyciągnięcia konsoli z pudełka do włączenia już Mario Kart 8 trwała lekko ponad 4 godziny. To jest naprawdę dużo, ja mam łącze 60 megabitów, więc myślę, że samo ściąganie dość długo trwało. Na przykład Xbox 360 robi to dużo lepiej, to znaczy ściąga się naprawdę szybko z sklepu. No i jeszcze trafiłem na pewną niedogodność, niespodziankę taką niemiłą, mianowicie przy zakładaniu nowego konta w sklepie Nintendo, czy w zasadzie w Nintendo Network trafiłem na pewne kłopoty, a mianowicie system nie chciał zaakceptować mi hasła i wyrzucał błąd, którego oznaczenia nie mogłem znaleźć nigdzie w sieci. Tutaj pomógł mi Tomek Drabik i Kaxi, którego znaliście z Neoplusa. I też tak myślę, że pomimo tego, że nie ustaliliśmy dokładnie, co było błędem, to zapewne system nie chciał łyknąć hasła. A to jest dość dziwne, bo hasło w końcu łyknął po dwóch restartach konsoli i próbie ponownego uruchomienia procesu rejestracji. Na wszystkich danych, jakie były tych samych, które podawałem, z jakimś razem po prostu zaskoczyło. Może to był błąd samej sieci. No ale generalnie to nie było niefajne, że nie mogłem tego błędu znaleźć gdzieś w internecie i sprawdzić, o co chodzi. No i sama konsola jest na pewno troszeczkę głośniejsza od Wii, ale no tam są większe, lepsze podzespoły, więc to musi się chłodzić, musi tam troszeczkę obrzęczeć. I tak jak mówiłem wcześniej, dla mnie jednym z najważniejszych feature'ów Wii U jest to, że mogę wziąć sobie pad o tablet, położyć się na kanapie, nawet w tym samym pokoju, w którym jest duży telewizor. Po prostu grać sobie na tym pad o tablecie. Ja bardzo lubię gry mobilne, generalnie lubię konsole mobilne. Z tego względu jestem przyzwyczajony do grania na małym ekranie. Po prostu lepiej na nim widzę niż gdzieś tam na telewizorze. Więc bardzo dużo grałem na Wii U właśnie na małym ekranie i to mi się podoba właśnie w Mario Kart 8, że mogłem sobie pograć na małym ekranie, a grafika z tego co widzę jest taka sama jak na dużym ekranie, więc wydaje mi się, że to jest faktycznie ta sama jakość i ta sama rozdzielczość. No może rozdzielczość nie, ale ta sama jakość w przeciwieństwie do PS4 i PS Vity, gdzie ta jakość jest troszeczkę gorsza. Jeśli mieliście Wii, to na pewno się szybko połapiecie w menu Wii U, bo jest w miarę podobny na takich kafelkach, ikonkach, ciężko to opisać, jest dość intuicyjne, wszystko dobrze działa. Także jeżeli rozważacie zakup Wii U jako konsoli nowej generacji, to nie, no bo wiadomo, że to jest konsola, której podzespoły nie pozwolą na wyświetlanie grafiki chociażby i doświadczeń płynących z tych najnowszych gier w taki sposób, w jaki robi to Xbox One i PS4. Ale jeżeli szukacie gier Nintendo, a ich będzie coraz więcej, już jest ich sporo i lubicie gry Nintendo, mieliście Wii albo kiedyś chcieliście kupić Wii, to myślę, że warto przejść do sklepu i kupić Wii U, bo to jest naprawdę bardzo fajna konsola, która mam nadzieję rozkręci się w naszym kraju. Po tym jak dystrybutor Nintendo pojawił się w Polsce i ten dostęp do gier i do sprzętu będzie lepszy i czego oczywiście sobie i Wam życzę. Co do samego grania, ja nie jestem fanem odgrzewanych kotletów, chyba że to są serie, które bardzo lubię, albo są wykonane w miarę dobrze, albo lądują na urządzeniach mobilnych. W związku z tym w moje ręce wpadło God of War Collection, czyli God of War 1 i God of War 2, które w tej kolekcji można grać również na PS Vicie. Co czynię? Jestem mniej więcej pod koniec God of War 1, przypominam sobie ten tytuł, a muszę Wam powiedzieć, że seria God of War na PS2 była jedną z moich ulubionych serii. Choć już troszeczkę nie pamiętam, jak się w to grało, może nie tyle jak się w to grało, tylko kwestii fabularnych, bo ja generalnie God of War lubię. Na PSP przechodziłem te mobilne odsłony chyba 5 razy.
bo to są świetne gry. No i oczywiście świetne gry też są God of War 1 i God of War 2, na pewno będę chciał obie skończyć, żeby sobie przypomnieć. No a co do samej kolekcji, widziałem filmiki w sieci i porównanie prędkości frame rate'u w poszczególnych wersjach tej PS2, kolekcji na PS3 i kolekcji na PS Vita. No i niestety ta kolekcja na PS Vita najgorzej wypada z tego względu, że ten frame rate troszeczkę spada, a momentami okazuje się też, mówię to z własnego doświadczenia, że spada bardziej niż troszeczkę. I gra oczywiście jest grywalna wciąż, no ale jednak wydaje mi się, że te podzespoły w PS Vita są na tyle mocne, że byłyby w stanie i są w stanie poradzić sobie z grą z PS2. Pomimo tego, że to jest oczywiście dość mocno zaawansowana jak na PS2 gra. Ale wydaje mi się, że te spadki animacji, prędkości nie powinny mieć miejsca. No ale PS2 było dość specyficzną konsolą i faktycznie na nią się inaczej kodowało. Może trudniej, może teraz po prostu trudniej jest przenosić te gry na inną architekturę i sobie troszeczkę trudniej poradzić. Tak czy inaczej, jeżeli chcecie sobie przypomnieć, albo na przykład nie graliście pierwsze dwie części God of War, to myślę, że zakup God of War Collection jest zakupem bardzo dobrym, szczególnie, że ta gra kosztuje lekko ponad 100, bo to przeglądałem na Allegro aukcję. Także ja jestem bardzo zadowolony, chętnie sobie te tytuły przypomnę. Tekst za jakiś czas, jak uda mi się już przejść obie części, znajdziecie na Poligami. Także jeżeli lubicie Kratosa, chcecie sobie przypomnieć, to zainteresujcie się God of War Collection. Tylko pomyślcie, jeżeli macie PS3 w domu, to może warto pograć na PS3, bo ten frame rate jest lepszy, ale jeżeli lubicie grać w God of War na przenośnym ekranie, małej przenośnej konsoli, to uderzajcie w wersję na Vita, przymknijcie oko na te spadki frame rate'u i będzie dobrze. Ja się bawię świetnie. No i to tyle w tym tygodniu. Zapraszam na przyszły tydzień na Pixel Heaven. Ja tam będę, będzie tam Poligamia, także będzie okazja, żeby porozmawiać. Zobaczymy, jak w kwestii vloga, czy uda się coś z tego Pixel Heaven jeszcze pomontować, a jak nie, to przeskoczę na następny tydzień. Także tak czy inaczej, do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się. Hej!